Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w studiu Dobrych Mediów witamy księdza Łukasza Bikuna, który jest dyrektorem Caritas Diecezji koszeńsko kobrzeskiej Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich widzów Dobrych Mediów. Wiele wspaniałych rzeczy czeka nas organizowanych przez diecezjalną Caritas. Już najbliższe spotkanie 11 czerwca w Skrzatuszu. Co to takiego będzie? 11 czerwca w Skrzatuszu zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami na coroczną pielgrzymkę do naszego diecezjalnego sanktuarium, do Matki Bożej Bolesnej. Chcemy oddać tym samym siebie, nasze sprawy pani Skrzatuskiej, która, która potrafi pochylać się nad naszymi trudnościami, ta, która, która trzymała przecież Chrystusa na swoich ramionach, tego, który dopiero odszedł. Dobrze wie, jakie krzyże my nosimy, szczególnie jakie krzyże nos, noszą osoby magające się z cierpieniem czy niepełnosprawnością sami mając doświadczenie pracy i posługi wśród, tego, wśród osób z niepełnosprawnościami prowadzimy dwa warsztaty terapii zajęciowej. Jeden jest w sycewicach pod słupskiem, drugi w Leżenicy pod piłą. Prowadzimy też pilę środowiskowe do samopomocy. Dlatego chcemy też jako Caritas zaprosić na wspólne spotkanie w duchu modlitewnym, w duchu takim też przeżywanym w duchu wiary, ale też na spotkanie z ciekawym, można powiedzieć, człowiekiem, z panią Magdaleną Andruszkiewicz, która, była, która jest wicemistrzynią świata w frame runningu. Ona to sama przeżyła udar i po nie zamknęła się na, na świat, nie zamknęła się na życie, na, na, na relacje z Panem Bogiem i postanowiła zrobić coś ze swoim życiem. I skończyło się to tym, że jest wicemistrzynią świata w frame runningu, więc mam nadzieję, że jej słowa będą słowami takimi niosącymi, słowami, które będą pokrzepiać i umacniać te osoby, które do nas przyjadą. Eucharystii będzie przewodniczył przez biskup senior Edward Dajczak, który też... Myślę, że wiele może powiedzieć swoją historią, swoim życiem, swoim przykładem na, na temat cierpienia i, i zmagania się z, z różnymi chorobami, dlatego też liczymy na, na jego błogosławieństwo, jego świadectwo i jego wspólne hmm. bycie razem z nami. Są zawsze bardzo ciekawe spotkania. Najbardziej zapadło mi w pamięci spotkanie z panią Patrycją Kruszyńską, która dała piękne świadectwo tego trwania, w, mimo niepełnosprawności, w dobrym, pokonywania trudności. To jest spotkanie, które przynosi bardzo wiele nadziei, takiej, takie, takiego doświadczenia yy, właśnie spotkania, że w tej swojej niepełnosprawności i w swojej trudności nie jestem sam. To, to doświadczenie wspólnoty, yy, a przede wszystkim właśnie Zjednoczonych yy, przy Bogu, przy Najświętszej yy, w Pannie. W, yy, w takiej codzienności osób. Yy, przeżywających swoją niepełnosprawność jest to, że, że boją się wyjść, że yy, wolą się zamknąć, bo, bo rzeczywiście doświadczenie bycia trochę innym w yy, takim przeżywaniu jest trudne, i yy, yy, wielość naszej, yy, właśnie pracy, yy, czy, czy wyjścia do, do, do nich polega na tym, żeby, żeby ich zaprosić do, właśnie do wspólnoty. I pielgrzymka też ma na celu pokazanie, że, że właśnie nie jesteś sam, że, że są osoby, które sobie radzą, które, które potrafią cieszyć się swoim życiem, że, że tak naprawdę te zmiany, które następują, nie muszą być spektakularne, ale mogą być. Takie po prostu małe, zwyczajne, proste rzeczy, które dla osób z niepełnosprawnością są już dużymi rzeczami i, i, i to warto podkreślić, że, że ich małe zmiany są naprawdę krokami milowymi, dla nich milowymi często. To, to są też dla mnie fajne, ciekawe spotkania, dlatego że czasem właśnie w ramach tej pielgrzymki spotykałem osoby, które spotykałem wcześniej w ramach duszpasterstwa w parafii, i, i mówię, pamiętam księdza, a dobrze ksiądz jest, a co ksiądz tam robi, tak, patrząc na te guziczki tam naciskam. Yy, także yy, bardzo ciekawe spotkania yy, i bardzo też yy, miłe spotkania i też yy, zachęcamy po prostu, żeby, yy, żeby na nich yy być. Ja tak w sposób szczególny z, z zeszłego roku pamiętam moment, kiedy yy, też bu, był taki o, moment koncertu, bo też będzie mm. grupa Megaband yy, z koncertem i, e, I oni poderwali ich do, do, do tańca, do, do, do wspólnego śpiewu. E, no było to bardzo ciekawe doświadczenie, że osoby, które właśnie mają, mają trudności z poruszaniem się, z koordynacją ruchową, potrafią e, też e, w rytm e, u, e, utworów naszych popularnych e, poderwać się i, i, i cieszyć z tego, że są razem, że się bawią, że, że, że też mogą e, mieć e, Zorganizowaną zabawę dla nich. To, to jest też taka rzecz, myślę, wielka i budująca, a w połączeniu z, z tym aspektem duchowym, myślę, że, że też otaczamy całego człowieka opieką i, i, i troszczymy się też o jego, ta, 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 tak naprawdę, zdrowie duchowe i, i fizyczne. Również mamy na terenie naszej decyzji inne osoby, które potrzebują naszej pomocy, nie tylko osoby niepełnosprawne i. Też dla nich będzie specjalny dzień w ramach też ogólnopolskiego dnia, albo chyba ogólnoświatowego dnia. Ogólnoświatowego tak? światowego dnia migranta i uchodźcy, tak jest. 15 czerwca jest obchodzony Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy i temat migrantów i uchodźców jest tematem nam wszystkim znany, ponieważ z jednej strony każdy z nas doświadczył. Spotkania z uchodźcami, z uchodźcami wojennymi, którzy przybyli do nas z Ukrainy. Z drugiej strony doświadczamy też obecności migrantów, tych ekonomicznych na terenie naszych, naszej diecezji czy naszych miast. Chcemy do nich też wyjść, by, by w jakiś sposób postarać się integrować, by pokazać im, że nasz kraj jest krajem gościnnym, że, na, że nasz kraj jest, że Polacy mają otwarte serce, też mamy co do przekazania, jeżeli chodzi o, o kulturę naszą polską, no, o polskość, ale łączy nas też przecież często, łączą nas wspólne wartości, wspólna wiara, stąd na przykład na, na terenie naszej decezji mamy nie tylko y, y, mieszkańców Ukrainy, ale również mieszkańców y, Filipin y, czy, czy innych krajów y, Azji. Też Ameryka Południowa. Czy Ameryki Południowej, mhm. tak, na, na przykład Kolumbia. Stąd chcemy, chcemy pokazać, że, że ta różnorodność kulturowa u nas też jest, ale też pokazać tam naszą kulturę, nasze, nasze zwyczaje. Też jak jest stąd właśnie 15 czerwca zapraszamy osoby różnych narodowości na, na spotkanie do naszego ośrodka w Ostrowcu i tam będziemy by, by tam byśmy mogli wspólnie przeżyć taki festyn. Ostrowiec Voucher, jak ich zebrać. I tutaj już pracownicy biura migranta i uchodźcy od miesiąca dwoją się i trafią, jak to zrobić. Stąd chcemy chcemy wystosować zaproszenie, to sobie znamy też, one mają z nami kontakt, by dwoma autokarami, jeden z Koszalina, drugi z Biogardu przyjechać dwoma trasami do Wałcza. I tak, by można było zebrać się wspólnie razem o godzinie 10 w Ostrowcu na, na rozpoczęciu weselu. Również Caritas organizuje, bo była mowa tutaj o, o wspólnym też przeżywaniu wiary, organizuje mszę świętą w języku dla tych grup zrozumiałym. I gdzie się to odbywa, i w jakich godzinach, w jakich dniach. Tak jest. Chcemy też wyjść z taką pomocą, można powiedzieć, paradoksalnie, Karitas może kojarzyć się z taką pomocą materialną, ale też z pomocą duchową do, do, do mieszkańców różnych regionów świata, jako że dużo jest też mieszkańców z Filipin, oni są też w dużej mierze osobami wyznania rzymskokatolickiego i rozpoznając ich potrzeby, też spędzając wiele czasu z biskupem Krzysztofem Sadarko, który w konferencji biskupatu Polski jest, jest, jest odpowiedzialny za, za migrantów i uchodźców. Zauważyliśmy, że, że potrzeba spotkania się w, czy przeżycie Eucharysty w ich zrozumiałym dla nich języku jest, jest jedną z kluczowych potrzeb i rzeczywiście taka msza na przykład odbywa się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w Kościele Świętego Józefa w Koszalinie przy katedrze i tam te osoby, które przychodzą, okazuje się, że jest to półkościoła, gdzie, gdzie ruszy, ruszyliśmy z tym niedawno i pocztą pantoflową tak naprawdę to szło ich oczy pełne wdzięczności, że mogą, że mogą spotkać się na Eucharystii i coś z niej zrozumieć, no bo wiedzą, jak to, jak to jest, jak Eucharystia wygląda. No każdy z nas zwierzących zna elementy mszy świętej, ale kiedy się nie rozumie, no to trudno też wiarę swoją ubogacać, gdzie, gdzie ona rodzi się ze słyszenia, stąd ich pragnienie rozwijania wiary i, i, i utrzymywania Y, też miejscu, gdzie jest dla nich miejscem trochę obcym, bo, bo, bo niedomem, y, 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 żeby to było i on y, z, z rozmów z nimi, y, y, no taką mam y, w odbiorze radości ich, że, że ktoś do nich wyszedł i, i wyciągnął rękę, że, że mogą też przeżyć Eucharystię. Już organizują scholę, żeby też można było śpiewać pieśni po angielsku, bo o ile przy odprawia po angielsku, to już śpiewów niekoniecznie, więc, więc jest też ich taka chęć taka chęć, i chęć zaangażowanie. Podobna grupa tworzy się w Okonku też robimy starania żeby, żeby w Słupsku tego typu msza święta była. Tak nawet Polacy, którzy są za granicą i czasem nie mają dostępu do mszy świętej w języku polskim, tęsknią za mszą świętą w języku polskim. Tak samo tak samo osoby, które nie znają języka polskiego, też tęsknią za mszą świętą w języku dla siebie zrozumiałym. Jest to zupełnie takie normalne, prawda? Ale teraz pójdźmy dalej w czasie, ponieważ przed nami wakacje. Wiele organizacji z Wielkim Hukiem informuje o wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które organizuje. Ale wiemy doskonale, że od lat Caritas opiekuje się tysiącami, a może dziesiątkami, nawet tysiąc dzieci, czy setkami tysięcy dzieci i bardzo często w mediach jest to przemilczane. To jest ogromne przedsięwzięcie, ogromne dzieło kolonii wakacyjnych, wyjazdów wakacyjnych, półkolonii. Jak to wygląda w naszej diecezji? W ramach wakacyjnych akcji Caritas organizujemy trzy, tury, trzy, trzy turnusy kolonii dla, dla najmłodszych mieszkańców naszej diecezji. Jeden turnus wakacyjny jest związany z Funduszem Sprawiedliwości. Z, a dokładnie z osobami, które na terenie naszej diecezji są pokrzywdzone przestępstwem różnorakim. Potrzeba spotykać też się razem, ale też potrzeba wytchnienia i, i, i wakacji dla, dla tych dzieci, które, które często na tego typu wypoczynek, których często na tego typu wypoczynek nie stać. Stąd można zgłaszać się do nas do naszej diecezjalnej Caritas, by. Jeżeli ktoś w takiej sytuacji jest, by, by, by mógł, by mógł yy, yy, wziąć udział w takiej kolonii, on, on, ona będzie pod koniec lipca yy, realizowana. Ale też dla osób yy, z, z, z ubogich rodzin, czy też osób, które chcą przeżyć yy, wakacje w duchu Caritas, yy, zapraszamy też. Można się yy, zgłaszać. Te, te wakacje będą yy, w naszym ośrodku yy, Caritas w Ostrowcu pod Walczem. Myślę sobie też tak, że zawsze mam taką może niepewność, czy jak o tym mówić, z tego względu, że dotykamy trudnej materii. Rzeczywiście jest dużo osób, które chce promować się na, na, na czynieniu dobra. Tutaj no jest to trudne, bo, bo warto zachować godność, jakąś taką też anonimowość tych osób. Szczególnie w sytuacjach, kiedy jest to związane z np. przestępstwem. Taką mam historię z, z tego roku, gdzie pewna grupa osób była poszkodowana w wypadku. No i pojawiły się od razu firmy, które ch chcą zarabiać na tego typu y, szkodzie czy, czy krzywdzie. Y, I tu Bogu dzięki, że, by, że byliśmy, bo, 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 bo pokazaliśmy, że to my chcemy pomóc tak realnie, Bez interesownie. bezinteresownie i, i realnie. I y, 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 mhm. to jest. I to jest nie, na pokaz. Y, nie na pokaz. Stąd z jednej strony y, jakoś trzeba o tym mówić, ale z drugiej strony no, czy, trzeba też to wypośrodkować, jak, jak zrobić. Y, jak zrobić to, żeby, żeby zachować godność osób, co pewnie medialnie i w, takim, w takiej świadomości publicznej działa na naszą niekorzyść. Z tego względu, że no, mówi się o tym, co widać właśnie w mediach, co jest o czym jest dużo, a to takie dobro czy pomoc często lubi ciszę I, i, i z jednej strony mówimy o tym, a z drugiej strony. No, jest, zmagamy się z tym, żeby, żeby zachować jakąś dozę też szacunku dla tych osób. Właśnie tu, tu chodzi o szacunek i właśnie o takie też uszanowanie krzywdy, rany tych ludzi, że, że, że niektórych ran nie można wręcz pokazywać, bo. Mhm. bo bo to spowoduje ogromne, jeszcze większą krzywdę tym ludziom. Tak jest. A szczególnie też, że w wakacje wychodzimy do osób, które, których być może nie stać na wyjazd. Mhm. I, więc to tak, w ogólności może dygresja, natomiast no nie, chciałbym, żeby, żeby nasze dobro się przebijało. Natomiast no też jest to, jest to takie trudne w, w tym, żeby właśnie czy tak powiem, nie wylać dziecka z kąpielą, nie? żeby, nie, żeby yy, yy, no nie było ona za głośno yy, i staniemy się taką właśnie potem organizacją, która, która nie będzie pomagać, ale będzie mówić, że pomaga. Po wakacjach jest też propozycja dla, dla tych, którzy Pewno budują karitas decyzjalne, jest zaproszenie na pielgrzymkę do Włoch. Kiedy i dla kogo jest przeznaczona ta pielgrzymka? Zapraszam więc wszystkie osoby, które chcą angażować się i angażują się w, w pomoc najuboższym w parafanych zespołach Caritas czy też ludzi dobrej woli, na pielgrzymkę Caritas do, do Włoch, którą to honorowym patronatem objął biskup Zbigniew Zieliński. Chcemy pojechać i nawiedzić grup Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II w Rzymie, chcemy odwiedzić Ojca Dolindo, chcemy odwiedzić Pompeję, chcemy nawiedzić grup świętego Ojca Pio. Czy też wiele innych pięknych, ciekawych miejsc na terenie, na terenie Włoch, tak byśmy mogli też ubogacić się swoją wiarę, ale też i, i zintegrować jako te osoby, które, które pomagają w, w Caritas, ale też duchowo przeżyć ten czas jak najlepiej będzie, będzie można. Stąd od 10 do 19. Października tego roku. Taką pielgrzymkę organizujemy. Zapisywać można się w naszym sekretariacie telefonicznie bądź osobiście. Adres i godzinę otwarcia można znaleźć na naszej stronie koszalin.karytas.pl I potem, i potem już dalej będziemy mówić, co, co, jakie są procedury, że tak powiem, jeżeli chodzi o, o tę pielgrzymkę wrócę jeszcze do, do kolonii y, y, Caritas y, bo y, jak można na nie się zgłosić czy to jest tak że parafia jakby kogoś deleguje znajduje zaprasza y, czy to jest tak właśnie że trzeba się bezpośrednio złożyć, zgłosić do diece, diecezjalnej Caritas y, czy może y, jest tak że na przykład nie wiem katecheci którzy mają do, do, do czynienia z Caritasem czy szkolne koła Caritas jakoś Widzą te potrzeby i podpowiadają, jak to wygląda. Yy, więc tak to mniej więcej wygląda. <laughs> Jeżeli chodzi o... Czyli jest to wspólne, takie współdziałanie na, na różnych płaszczyznach. Tak jest. Można się zgłosić do nas, można zgłosić się do parafialnego zespołu Caritas z taką prośbą, że wiem, że jest, my mamy czy szkolnego koła Caritas, opiekuna szkolnego koła Caritas, my mamy z tymi os osobami bieżącą, bieżący kontakt i, i jak jest zapytanie, to, to, to od razu też wchodzimy w interakcję i, i staramy się sprawę dopiąć tak, by, by te osoby, które mogą, chcą, czy potrzebują by, by mogły przeżyć różnego typu wydarzenia. Stąd, tak naprawdę, po tym, każdym, po tym każdym wydarzeniu, co mówiliśmy, można taką ścieżkę stworzyć. Więc, jak ktoś nie wie, jak dostać się do diecezjalnej Caritas, jak, jak nie może znaleźć numeru telefonu, no to przez parafię pomogą, tak, więc, więc tutaj też wielkie ukłony dla parafialnych zespołów Caritas, które, które no chociażby nawet taką logistyczną pra, pracę wykonują w, w pomocy w komunikacji między nami. Stąd najlepiej, bo, bo bezpośrednio można się kontaktować z nami, z naszym sekretaratem, który jest czynny od poniedziałku do piątku, od ósmy do 16.00 na naszej stronie internetowej można znaleźć tam telefon do naszego sekretariatu, bądź też przez parafialny zespół Caritas na przykład wystosować zapytanie i, i tam na pewno członek czy prezes parafialnego zespół Caritas pomoże w, w kontakcie z nami. Podobnie opiekun szkolno, szkolnego koma Caritas. Jeśli chodzi o kolonie, to jeszcze takie właśnie pytanie. Obecnie jest tak, że przepisy państwowe wymagają, no, teraz już oczywiste rzeczy, czyli czy zgłoszenie do kuratorium danego wyjazdu, pro, wymagają tego, żeby ta obsługa była profesjonalna, żeby była współpraca z sanepidem, mie miejsc, gdzie są wydawane posiłki i tak dalej. Możemy zapewnić, że wszystkie przepisy są realizowane w 100% i kadra jest profesjonalna, że nikt nie może nam nic zarzucić. Myślę, że tak, że Wszystkie nasze kolonie organizowane są zgłaszane do kuratorium, są sprawdzane przez kuratorium, więc cała nasza kadra jest, jest, jest kadrą już profesjonalną, wykwalifikowaną, która, która nie pierwszy raz prowadzi turnusy wypoczynkowe czy, czy kolonie dla, dla dzieci. Stąd jest to wymóg, który dla nas jest, jest oczywistym. oczywistą sprawą, by nawet kwestie ubezpieczenia, prowadzenia dziennika zajęć, takie, takie sprawy, które niekoniecznie na pierwszy rzut oka są. Nie każdy nawet wie, że takie tak, są. Co tak. trzeba zrobić, to te wszystkie formalności chcemy i trzeba je spełnić dzisiaj też, by. by... Oczywista oczywistość. Tak jest. Jest to oczywista oczywistość. Chodzi o to, że rodzic, który. Powierza swoje dziecko na taki wyjazd, może być w stu spokojne, że ma właściwą opiekę profesjonalną na wysokim poziomie. Nawet myślę, że, że co warto podkreślić, też tak, że, że każdy wychowawca, każdy opiekun, każda osoba, która ma dostęp do młodzieży, jest spadzana przez nas w rejestrze osób. Czy, czy są w rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne, na przykład tak? Czy, więc to, to, tego typu sprawy o, o, one, są, one są dla nas ważne, żeby to wiedzieć. Że my, którzy prosimy kogoś o pomoc w, w, w prowadzeniu kolonii, że też ta osoba jest osobą godną zaufania i, i, i wie, co robi, jak, jak pracuje się z dziećmi. Ja pamiętam taką sytuację. O pewno też jako klerycy jeździliśmy przecież też na takie, takie przeróżne kolonie. Pamiętam taką sytuację, jak to była kolonia dla bardzo dzieci z bardzo biednych środowisk. I pamiętam, jak, jak cała obsługa starała się, że właśnie wszystko było na bardzo wysokim poziomie i przygotowały na obiad panie w kuchni kotlety de volaille. Przepyszne oczywiście, ale y, dzieci y, stwierdziły, że są niesmaczne, bo nigdy nie miały do czynienia y, z takim jedzeniem. I to też, to też pokazuje, y, jak, jak bardzo potrzebne są y, te kolonie, jak bardzo y, też y, no, takie, można powiedzieć, doświadczenie y, z jednej strony. Y, Dbałości całego personelu, ale z drugiej strony e, miłości, właśnie, która jest cho chociażby okazywana przez dobrze przygotowany posiłek. I nie? pokazywanie różnych smaków. Tak. To też to. ciekawe jest, że, że, że dzieci nie wszystkie, wszystkie smaki znają i, i, mhm. i też mogą się lękać poznawania nowych smaków, tak? Mhm. A, a trzeba powiedzieć, że kuchnia w Ostrowcu jest naprawdę na wysokim poziomie. Pani Aniela oddaje całe swoje serce, jeżeli chodzi o, o i umiejętności, jeżeli chodzi o, o przygotowanie posiłków, więc, więc myślę, że, że nowych czy też tych tradycyjnych smaków dzieci będą mogły zakosztować. Mhm. To jest też rzesza tych pracowników, ale i wielu wolontariuszy, którzy wykonują wspaniałą pracę, i na pewno należą się im ogromne podziękowania. I pracownikom, którzy, którzy otrzymują oczywiście pensję za to, ale też przecież cała rzesza wolontariuszy i, i na tych koloniach, ale też i w, w zespołach parafialnych Caritas. Jest to ogromna liczba osób. I no, bym, bym zgrzeszył, gdybym powiedział, że poznałem wszystkich przez dwa lata, odkąd niecałe, odkąd jestem dyrektorem Caritas, szczególnie w, w wolontariuszy w parafialnych zespołach Caritas, bo 200 parafii, prawie tyle samo parafialnych zespołów Caritas, ponad 100 szkolnych kół Caritas, jak tak szybko liczę. To, to też trudno jest wszystkich bezpośrednio poznać, też wielu pracowników, ponieważ i warsztaty te terapii zajęciowej, i przedszkole i hospicjum, i nasze właśnie oś ośrodki wypoczynkowe, i, i tutaj centrala, dom samotnej matki, centrum kryzysowe to jest, nie chciałbym pominąć, Beszybursa w Szczecinku, która właśnie teraz też rusza z naborem na, na nowy rok szkolny, tych ludzi, którzy pracują czy posługują, jest bardzo dużo i dla nich naprawdę wielki ukłon za, za każdą poświęconą chwilę, czy tę taką w swojej pracy, można powiedzieć, bo, bo bez tego też byłoby by trudno całość zorganizować i, i, i spiąć, ale też tych, którzy, którzy poświęcają swój czas, swoje serce oddają w czasie wolnym na to, by, by dzieła kartas mogły, mogły istnieć. To wielki Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie, ale jeszcze wspomniał ksiądz tutaj o bursie katolickiej w szczecinku. Bardzo ciekawe to jest. miejsce. dla kogo? Bo wspomniał ksiądz na boże. Tak jest, właśnie rusza nabór. Co to znaczy? Rusza nabór, dla kogo to jest i czemu służy? Po co zostało powołane? Bursa w Szczecinku jest y, takim miejscem, można powiedzieć dla nas y, bardzo ważnym, ponieważ jest miejscem, które y, ma, ma wychowywać y, młodzież męską, y, więc jest ona y, przeznaczona dla młodzieży męskiej y, z terenu całej naszej diecezji, ale w, no, tak w szczególności z terenu z okolic y, y, Szczecinka, ponieważ ta, osoba, te, ta młodzież, która uczy się w Szczecinku, y, może y, y, u nas w tym czasie nauki zamieszkać, jeżeli nie wraca do domu, do domu na po lekcjach, tak? bo, bo, bo do jazdy, bo, bo bo, bo też daleko czasem, bo nie, bo nie ma autobusu i działa to na, na zasadzie inter, internatu. Słowo bursa jest takim słowem kościelnym. E, e, można powiedzieć, że, że jest to taki internat dla młodzieży, gdzie staramy też się nie tylko ich przyjąć i żeby oni się wyspali, ale też staramy się, by, by, ta, by ta młodzież mogła wzmacniać swoje wartości, też rozwijać. Stąd jest tam siłownia, są wjazdy na basen, są spotkania z ciekawymi ludźmi, są też zajęcia organizowane przez, przez wychowawców tam w bursie, a nade wszystko też, też pomoc, w, taka wychowawcza, ale i, ale i taka no, szkolna naukowa, żeby też mogli spokojnie w spokoju zjeść dobry, ciepły posiłek i odrobić swoje lekcje i zaprzyjaźnić się między sobą. I przeżyć okres szkolny w duchu właśnie też wartości katolickich chrześcijańskich. O ile dobrze pamiętam, biskup Czesław Domin powołał bursę. To, to był ten czas za jego, za jego bycia. Wcześniej, tak historycznie, Bursa była bodajże pod, pod opieką seminarium. W pewnym momencie przeszła ona pod, pod kuratelę Caritas. Mhm. I. I dzięki temu możemy też wychodzić do kolejnej, kolejnego obszaru ludzi, tutaj młodzież, męska, by, by, by uczyć ich wyobraźni miłosierdzia, by też pomagać im, im w nauce, bo, 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 bo być może też bez tego nie poradzili. W tamtym czasie, kiedy, kiedy Biskup Domin tutaj zarządzał diecezją, to Szczególnie diecezja miała charakter takich, bo w ogóle nasza diecezja to są przede wszystkim parafie wiejskie, że zobserwował biskup Domin, że jest na wsi wiele osób młodych, które potrzebują, żeby właśnie kształcić się, a często nie mają, jest to związane z wykluczeniem chociażby komunikacyjnym, czy niemożliwością właśnie jakoś Wsparcia, otoczenia, więc chodziło o to, żeby, żeby otrzymali to wsparcie, które, które może otoczenie im nie dawało. A teraz mamy do czynienia z, z innym zjawiskiem, właśnie, że, że bardzo często mamy do czynienia z wykluczeniem komunikacyjnym. Że w, w wielu regionach naszej diecezji bardzo trudno dostać się do miasta, po prostu. Z po prostu, bo na przykład autobus przyjeżdża, raz przyjeżdża rano, wraca wieczorem, i teraz taki uczeń ma problem z tym, żeby po prostu dojeżdżać do szkoły, musi kombinować. Albo wraca jeszcze w godzinie, w sensie autobus wraca w godzinach jeszcze lekcyjnych na przykład. Tak, I, tak, i, nie i, może być na i, wszystkich co, zajęciach. co blokuje możliwość bycia w, w szkole na przykład, więc mm -hmm. tak, te, te potrzeby się zmieniają, ale też rzeczywiście są tego typu sytuacje, że ktoś może mieć trudną sytuację w domu, by, by, by móc się uczyć, mm -hmm. właśnie trudności komunikacyjne. Czyli obiera sobie szkołę w Szczecinku, którego interesuje, kieruje się do bursy. I tam może mieszkać. Może mieszkać i bez problemu kształcić się. Jeszcze wracając do bursy, właśnie, ilekroć tam zajeżdżałem, to oprócz oczywiście księży, którzy, którzy sprawowali tą, tą główną funkcję zarządzającą. To spotykałem bardzo y, ciekawych wychowawców, którzy było widać, że y, bardzo zainteresowani są y, wychowankami, że, że bardzo chcą im pomóc, że, że y, bardzo są zaangażowani w organizowanie y, czasu, oczywiście oprócz tego czasu, który jest związany po prostu z czasem na naukę, żeby dobrze się tam uczyć w tych szkołach, które obrali. Tak, tak to się odbywa do, do dzisiaj, czy ksiądz Krzysztof, który jest tam dyrektorem, ksiądz, ksiądz Krzysztof Puciennik, czy, czy pani Justyna, która gotuje na, na kuchni, czy pani Ania, czy pani Kamila oni uważam, że jest to swoiste powołanie, by, by, też, by też w takim miejscu przekazywać te nasze wartości ogólnoludzkie, ale też w duchu, w duchu wiary. By I jak się z nimi spotykam, oni to młodzież kochają, otwierają swoje dłonie, serce. Na, na ich trudności potrzeba jest przecież to trudny wiek, wiek wiek dorastania szkoły średniej pierwszych miłości czy jakieś powiedzmy nie chcę powiedzieć, że łobuzerki, ale takich takiej nastoletnich problemów, które Dziwnych, które się, pomysłów. dziwnych pomysłów. tak, które, to, które no. się z, zjawiają i, i oni to swoimi i kwalifikacjami, i, i umiejętnościami ogarniają, że, że osoby, które kończą bycie, że tak powiem, w bursie, zwykle z sentymentem do niej wracają. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że, że naszym widzom wiele przybliżyliśmy w odnośnie funkcjonowania dietetycznego w Caritas w najbliższym czasie. Zapraszamy, żeby w tych dziełach uczestniczyć. Zapraszamy, żeby je wspierać. I zapraszamy do tego, żeby również je otaczać modlitwą, bo, bo te dzieła funkcjonują dlatego, że jesteśmy wspólnotą wiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, który który, jak pisze Święty Paweł, powiedział, że więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Trzeba powiedzieć właśnie trochę za, też za ojcem Dolindo, który, którego Maksyma wielu z nas zna. Jezu, Ty się, ty się tym zajmij. Rze, rzeczywiście, odkąd jestem w Caritas, ta, ta, ta Maksyma jest mi bardzo bliska, bo, bo wiele spraw, i po ludzku to jest trudno zebrać i ogarnąć i podjąć też dobrą decyzję, a kiedy, a kiedy już nie wiem, co zrobić, że dobra ty się tym zajmij i sprawa się wyjaśnia i, 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 i jest prowadzona do, do przodu stąd, stąd tak, za te wszystkie modlitwy za naszą decyzjalną Caritas i też wsparcie, wielkie, wielkie, wielkie Bóg zapłać drodzy widzowie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu, że z nami byliście i tę rozmowę wysłuchaliście. Zapraszam do tego, by subskrybować kanał dobrych mediów, żeby przekazywać dalej te dobre wieści, dobre nowiny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczery, proszę.